widać w tym nowym pięknym dniu. Marcel jest cały wysypany w krostach. I w nocy po prostu cały czas, ja mu współczuję. Bo pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, miałem chyba jakąś, nie wiem, odrę? Ospę? I się strasznie, strasznie po prostu swędziało mi wszystko. I dzisiaj Marcela też w ogóle w nocy swędziało. Wczoraj też. Dzisiaj już była Michalina z Mateuszem u lekarza. No i pani doktor powiedziała, że to jest jakiś wirus. Ale wszyscy się kąpali. Plus jeszcze inne osoby, które mi powiedziały, że też się tak kąpały na piotrkowskim słoneczku, kąpielisku. I też są całe wysypane. Współczuję Marcelowi. Drapał się całą noc. I teraz śpi jeszcze. Mamy 9 godzinę. Marcel, dzisiaj nie jest już tak gorąco. Lepiej dla ciebie. Po tylu dniach było gorąco. Odpoczynek. Dzisiaj mama, wiesz co robi babcia Ewa? No. Czyli moja mama, chciałem powiedzieć. Babcia Ewa dzisiaj organizuje dla dzieci. Pamiętasz w zeszłym roku, co był też piana, straż pożarna, co przyjechała, no, piana i tak dalej. Takie zabawy dla dzieci z osiedla swojego organizuje. Tylko ma być dzisiaj burza około 15. O, ty jak będziesz wychodził ze szkoły, to może być burza. Że te krosty się pomniejszyły. Że pomniejszyły się krosty? No bo ci mogę jeszcze nie krosty. Ale ty strasznie wyglądasz. A w nocy jak cię wszystko swędziało? Pamiętasz? Ale a wiesz, że Mati był z Michaliną u lekarza? Bo też mają taką wysypkę. No wiem. I dzisiaj rano już byli u lekarza. FIFA zakończona, Damian. Trzy mecze zagraliśmy. Trzy mecze na razie dzisiaj szczęśliwie dla ciebie. Chociaż były wyrównane wszystkie pojedynki. Ostatnio otworzyła się nowa jakaś pizzeria w Piotrkowie. Tak, tak. I powiedz mi, jaką zamówiłeś sobie pizzę? No, pizzę zamówiłem standardową, ser, szynka, pieczarki. A co było niestandardowego? Co, jaki dostałeś dodatek? Powiedz mi, jaki dostałeś dodatek? To jest mięsny? Jak to? Ile? No powiedz, no konkretnie, co było? Nie, no dostałem za darmo 3 muchy upieczone w pizzy. Było okej. Okay, no. I później dali ci nową pizzę? Nie, no była taka opcja, że dadzą mi nową pizzę. No i była opcja, że mi po prostu nie zapłacimy za to. I ty już nie chciałeś więcej? No nie, nie, to z łyżkami ci wystarczyło? To zdecydowanie, już mi... Już ci wystarczyło? Już, chyba przez najbliższy miesiąc albo i dwa to nie zjem w ogóle pizzy. Że w ogóle pizzy, tak? Nie będzie? No nie. Z Kasią przyjechałem, zupkę ma dla mnie. A i od razu poczekamy na Miłosza. Jak się zachowałeś dzisiaj w szkole? Na pewno dobrze, bo byłem dzisiaj w szkole. No. Tylko w innej sprawie. Jakiej? Nie mogę ci powiedzieć. Dzisiaj sprawdzałem Marcela plecak i był bardzo lekki. Ej, twój też jest lekki. Już nie nosisz tyle przedmiotów, tyle lekcji? Nie. Książek? Cześć. Cześć. Jak tam? Skąd masz tutaj nogę? Słuchaj, nie idziesz do tego. Nie chodź na górę, bo idziesz z mamą do lekarza. I w ogóle twoje te krosty przesłałem. O, ale masz. I wrzucone masz, to są twoje zdjęcia na jednym z portali. Zmniejszyły się troszeczkę. Dobra, chodź, idziemy. Tu przyjeżdżę. Będzie zaraz, wiesz co będzie? Wiesz co będzie? Wiesz co będzie, skapujesz? Ale umawiamy się, że ta pani będzie walczyła z tym panem. Nie, 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 nie. O, to tu kamień zostawił ten. Tak, tak. Ale spokojnie. Okej. Spokojnie. Kto będzie walczył z panem? No gdzie ty jesteś? Ty walczysz z panem na serpentynę. Musisz jak najwięcej serpentyny na pana. Nie w oczy. Odsuwamy się. Brawo! Brawo! I słuchajcie, ponieważ dostałem mi dwie serpentyny, a nie chcę, żeby jedno dziecko dostało akurat, a drugie nie dostanie. Wobec powyższego zakryje mi pani oczy czymś. Nie, nie, nie. Nie ma. A może mu zrobić? Dobrze! Mama jest przewodniczącą osiedla i co roku organizuje właśnie imprezę dla dzieci. W zeszłym roku też była fontanna wodna. Zaraz tutaj też powinna być. I było wtedy, pamiętam, że bardzo fajnie. Ja wtedy wszedłem, dzisiaj nie wiem, czy będę wchodzić, ale rok temu byłem, zaraz się przekonamy.
Bardzo fajne, zawsze są tutaj imprezki, dużo właśnie atrakcji dla dzieci, typowo atrakcji dla dzieci. Za to podziwiam mamę i słuchaj, 20-30 lat temu, tak, jak miałem 10 lat, 30 lat temu też taka mama była. Mama i tata organizowali imprezy dla dzieci i dla młodzieży. Stąd ja te takie, wiesz, organizacyjne sprawy łatwiej mi teraz przychodzą. Łatwiej mi później przychodziły, bo po prostu miałem to w genach. Marcel, a wy wskakujecie? Ale słuchaj, tu jest sama woda. O, tak Michalina wygląda. Ja jestem cała, ja nie chcę się bardziej. Pokaż z drugiej strony. Cała, ja cię kręcę. No ja wiem. A to jest woda, więc o. Więc nic nie powinno się stać. Ale mam lepszy organizm od Marcela. Marcelowi od razu po wodzie, a mi w niedzielę w rano. Marcel, bo ty nie masz nic do przebrania. A, mogliśmy wziąć coś. Wiesz? Na cześć od polskiej straży pożarnej. Hip, hip. Ura! Zaczynamy. A ty wejdziesz? Do wody? Z tym kaskiem, tak? Chcę wejść. Tak? Na kolejnocę. Po prostu pani chce wejść? Wchodzimy! Pokaż, co wziąłeś, skubnąłeś. A słyszałeś Marcela? A Marcel dla taty. A no. Albo ty miałeś wziąć dla mnie, tak? To co, dasz mi? Nie. Kinder Bueno. Kinder Bueno. Dobra. Nic się nie stało. Dobra, nie widzi mnie. Jadę z Łukaszem jutro. Jutro Łukasz, padasz do mnie. Jutro Łukasz, padasz do mnie, tak? No raczej tak. No. A, no i koncert Quebo jest. Nie wiem, czy ten gościu wie o tym, że jest koncert Quebo. No właśnie, bo co jest jutro? Jutro jest otwarcie lokalu, oblewamy. Nadarzyła się okazja, jutro jest mecz Polska-Litwa. Miałem otworzyć lokal na Mistrzostwa Świata, ale tak jak powiedziałem, nadarzyła się okazja, więc otworzymy jutro. Jutro jest Polska-Litwa, nie, już nie wiem, Litwa? Polska-Litwa? Polska-Litwa. I test lokalu. Na razie 7 osób albo 8 się zadeklarowało, że jutro będzie. Słuchaj, bo jutro jest koncert Quebo, no. A ja robię otwarcie lokalu i nie pójdę z tobą. Ja nie możesz samemu wejść. Jakie otwarcie lokalu? No u siebie. No nie, no to... Marcel? Marcel? A to jest Marcela Plecak, mamy godzinę 25. Tam stamtąd leci mi Sławomir. Czyli dokładnie o, stąd. A ja na kolację wasabi, ale generalnie sushi, tak? Marketowe sushi. Niemniej... Ops. No. Marketowe sushi, ale okej, niech będzie. Przyznam szczerze, że kuchni japońskiej, przepraszam, japońskiej, nie chińskiej. Bo chińską to lubię i robię, ale japońskiej nie robię samemu. I nawet się nie znam za bardzo jeszcze na tych. Tu jest futumaki, futumaki, nigiri, hosomaki. Wiem, że tu jest krewetka i ryż. Polane sosem sojowym i troszeczkę wasabi. A, tutaj faktycznie.